Na początku sierpnia w Londynie odbędą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, najważniejsza impreza sezonu w tej dyscyplinie sportowej. Po ostatnich sukcesach polskich lekkoatletów na halowych Mistrzostwach Europy w Belgradzie liczymy na udany występ w stolicy brytyjskiego imperium. Najważniejszą imprezą tego sezonu są oczywiście Mistrzostwa Świata w Londynie. Myśli pan, że te 12 medali można przekuć właśnie na tę imprezę, bo oczywiście dojdą też konkurencje rzutowe, w których jesteśmy potęgą. No zdecydowanie, bo tutaj co tu dużo mówić, powtórzenie wyników właśnie naszych zawodniczek, szczególnie w biegach indywidualnych, czy to będzie Ewa, czy to będzie Justyna, będzie strasznie trudne, bo jednak czołówka światowa, czy to na 100 metrów, jeszcze jest w tej chwili nieosiągalna dla, powiedzmy sobie, Ewy, chyba że zrobi jeszcze taki wystarczający postęp do lata, no ale to trzeba już biegać w granicach 11 sekund. Jeśli chodzi o Justynę Święty, no to na 400 metrów trzeba biegać w granicach 50-50,5 sekundy, czy to jest jeszcze ponad sekundę szybciej niż ona biega w tej chwili, więc w indywidualnych biegach będzie pewnie trudno. Tak samo na przykład właśnie wspomniana przeze mnie Sofia Enui, będzie ciężko w tym momencie, kiedy dojdą jeszcze zawodniczki z Afryki czy z krajów arabskich. Także tutaj pewnie powtórzenie indywidualnie tych wyników będzie ciężkie, ale tak jak pan powiedział właśnie, dochodzą nam gwiazdy, jeśli chodzi o rzuty, bo dochodzi nam absolutna czempionka, czyli Anita Włodarczyk. Myślę, że Paweł Fajdek po Igrzyskach Olimpijskich w Rio będzie się chciał zrehabilitować i pewnie będzie walczył o złoty medal. Ma kolegę młodszego, który zdobył brązowy medal w Rio, także tutaj będzie miał wsparcie. No i oczywiście niezniszczalny Małachowski, także tutaj 4 medale w rzutach, to by mnie wcale nie zaskoczyło, gdyby były. Co prawda halowe mistrzostwa różnią się od tych rozgrywanych na otwartych stadionach, to czemu w Londynie nie miałoby się udać osiągnąć dobrego wyniku? Obecnie nasi sportowcy przygotowują się na różnego rodzaju zgrupowaniach, a w drugiej połowie lata powalczą o medale.